Firma posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie budynków wielorodzinnych. Całość procesu inwestycyjnego realizuje samodzielnie, poczynając od prac projektowych, poprzez wykonawstwo inwestycji, na sprzedaży i aranżacji mieszkań kończąc. Wiele czynników zdecydowało o jej sukcesie, a na pewno nie bez znaczenia był fakt, że rozpoczynając w 1986 roku, firma rozpoczęła działalność w czasach, kiedy było bardzo duże zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju usługi budowlane. Stanisław Romaniuk, Bielsko-Podlaska Izba Gospodarcza. Dzisiaj pan Stanisław Romaniuk ze statuetką i dyplomem. Przedsiębiorca roku w kategorii Przedsiębiorca roku. Panie Stanisławie, to są wielkie, duże, długie lata doświadczeń, pracy, współpracy, pracy na rzecz miasta, pracy z mieszkańcami, pracy z pana podwykonawcami i z pana pracownikami firmy. Zasłużona nagroda? Minęło 35 lat, jak z bata strzelił. Robiliśmy roboty budowlane w powiecie Biała Podlaska, w województwie lubelskim, w Warszawie, w Gdańsku. Także można powiedzieć w całej Polsce. No, dzięki dobrym fachowcom istniejemy do tej pory. No, ostatnie 5 lat dużą wiadomością i zdolnością rządzenia wykazuje się wnuczek. I myślę, że to jest dobry zastępca, bo u mnie też już minęło 76 lat. On jest młody, ma 27, praktykę ma. I widzę, że umie rządzić, zarządzić grupą ludzi, bo u nas średnia zatrudnienia jest nieduża, tylko 100 osób. To całkiem, tak, zupełnie mało. No to znaczy, to nie jest mało, ale to jest taka przecież żartuję, średnia. Panie Stasiu, taką wizytówką Białej Podlaskiej u was to przecież osiedle Podmiejska. Osobiście firma i pan jako właściciel dumny z tego, co powstało? To znaczy, dumny jestem, dlatego że niektórzy myślą, że wybudować osiedle to jest to, co fizycznie trzeba wybudować. Nie. Każdy budynek trzeba 2 lata wcześniej szykować tą inwestycję. Trzeba uzgodnienia mieć z kilkoma monopolistami, takimi jak PEC, jak gazociągi, jak zakład energetyczny. A to wszystko, tak jak na przykład gazociągi mieszczą się w Warszawie, w Lublinie. To są ciężkie sprawy do przekroczenia i to wszystko trzeba przeskoczyć. I dopiero później się dostaje pozwolenie na budowę i się buduje. Nie znudziło się panu jeszcze to budowanie? To znaczy, nie znudziło mi się, bo to jest przyjemność. W budownictwie pracuję ponad 50 lat. Także tutaj myślę, że jeszcze też popracuję. Drugie 50. Jeszcze nie, drugiego to może nie, ale 25 chciałbym jeszcze. Także. Tego panu życzymy, gratulujemy tego wyróżnienia.